Cześć, cześć, witajcie na kanale Attitude Polska. Ja jestem Kondzik, jestem nowym członkiem tego zespołu i chciałbym dzisiaj wam przedstawić WWE Shortcut odcinek 24. Na początku odcinka także zachęcam do zasubskrybowania tego kanału, zostawienia lajka i udzielenia się w komentarzach. Tak więc zaczynamy te podsumowanie piątkowego SmackDown oraz Monday Night Raw po Extreme Rules. Tak więc zaczynajmy ten odcineczek. Pierwszą walką na SmackDown była walka pomiędzy Cesaro a Big E o wybór starcia na Extreme Rules. Walkę tą wygrał Cesaro, ponieważ Nakamura przeszkodził i pomógł swojemu taktimowemu partnerowi wygrać to starcie. Po walce panowie wdali się jeszcze w bójkę z użyciem stołu, lecz Nakamura z Cesaro uciekli. Następnie byliśmy świadkami Moment of Bliss, który prowadziła Alexa Bliss wraz z Nikki Cross. Chciała ona przedstawić jej dzisiejszego gościa, a Nikki Cross myślała, że jest to właśnie ona, lecz Alexa Bliss szybko ugasiła swoją koleżankę, powiedziała, że nie jest niestety to ona. Potem w ringu pojawiła się Sasha Banks wraz z Bayley, która będzie broniła pasa przeciwko Nikki Cross już w tą niedzielę na Extreme Rules. A Bliss ponownie doszła do głosu i wyjawiła, że jej dzisiejszym gościem specjalnym jest Asuka, mistrzyni Raw Women's Championship. Potem doprowadziło to do meczu tag teamowego kobiet. Nikki Cross wraz z Asuką stoczyły walkę z Sasha Banks oraz Bayley, czyli mistrzyniami kobiet tag team. Walkę tą wygrała Sasha Banks z Bayley, ponieważ Bayley przypięła Nikki Cross z zaskoczenia. Następnie otrzymaliśmy filmik z Brayem Wyattem, który mówi do Strowmana w swoim starym stylu i twierdzi, że Braun jest jeszcze tym potworem, którego on sam stworzył. Potem przechodzimy do oktagonu, gdzie Braun Strowman mówi, że jedyne czego się boi, to tego, że sam zamieni się w The Fida. Potem otrzymaliśmy walkę Johna Morrisona z Braunem Strowmanem, w której Braun Strowman szybko odniósł zwycięstwo. Kolejną walką była walka pomiędzy Lacey Evans a Naomi. Spotkały się one ponownie w ringu, ponieważ piszą one teraz kolejny rozdział w swojej rywalizacji. Obie zawodniczki wnieśli bardzo dużo do ringu, a Lacey Evans wygrała ten pojedynek, ponieważ przywiązała Naomi włosy do liny od ringu, a potem z zaskoczenia wykonała jej swojego finishera i przypięła Naomi raz, dwa, trzy i koniec. Lacey Evans pokonuje Naomi. A ostatnią walką na SmackDown była walka pomiędzy AJ Stylesem a Mattem Riddle o Intercontinental Championship match. Walka ta była bardzo dobra, zasługiwała ona na mecz nawet na Extreme Rules, lecz szkoda, że nie zobaczyliśmy tego pojedynku właśnie tam. Pojedynek ten wygrał AJ Styles, lecz Matt Riddle bardzo dobrze zaprezentował się w ringu i moim zdaniem będzie to przyszła gwiazda WWE. AJ Styles pokazał swoją wyższość i przypiął Matta Riddle i wygrał ten pojedynek. Po starciu Baron Corbin, czyli obecnie King Corbin, zaatakował Matta Riddle, gdy SmackDown dobiegał już końca. To na tyle ze SmackDown, teraz zapraszam was do podsumowania Monday Night Raw po Extreme Rules. Pierwszym wydarzeniem na Raw było pojawienie się w ringu Setha Rollinsa wraz z Buddy Murphym. Seth Rollins głosił promo, w którym przyznał, że szokujący wniosek A4A match przyprawił go o mdłość. The Monday Night Messiah nie okazał wyrzutów sumienia za to, co zrobił Rayowi Mysterio, obwiniając za to WWE Universe i samego Raya Mysterio. Po tym incydencie do ringu wkroczył Aleister Black, który zaatakował Buddy'ego Murphy'ego, a potem dostaliśmy walkę pomiędzy Sethem Rollinsem a Aleisterem Blackiem. Aleister Black bardzo dobrze walczył, była to dobra walka, Seth Rollins także dobrze walczył, ale ostatecznie wygrał to Seth Rollins. Po walce jeszcze Seth Rollins wraz z Buddy Murphym zaatakowali Aleistera Blacka i tak kończy się pierwsza walka na Raw. Pierwszym wydarzeniem na Raw było pojawienie się na ringu MVP wraz z Bobby Lashleyem i Sheltonem Benjaminem. Ponownie MVP chwali się, że jest nowym United States Champion. Pas ten otrzymał za nie walkę, tylko po prostu Apollo Crews nie mógł pojawić się na Raw, ponieważ wykryto u niego prawdopodobnie COVID-19. Potem w ringu pojawia się Cedric Alexander wraz z Ricochetem. Przyszli oni na zaplanowaną walkę Six Man Tag Team wraz z Mustafą Alim w tag teamie. Walkę tą wygrywają właśnie Cedric Alexander, Ricochet i Mustafa Ali. Mustafa Ali zakończył ten pojedynek poprzez swoją akcję kończącą 450 Splash. Kolejną walką była walka kobiet pomiędzy Peytoną a Ruby Riot. Ruby Riot w końcu udowodniła, że może wykonać swoją robotę samodzielnie i pokonała Peytonę, kończąc ten pojedynek Riot Kickiem. Walka była krótka, dobra i nic więcej nie mogę dodać do tego pojedynku. Kolejną walką na Raw była walka tag teamowa pomiędzy Street Profits a Zelino Vega teamem, czyli Andrade i Angelem Garzą. Przed tym pojedynkiem Street Profits na backstage'u zaatakowali właśnie team Zeliny Vegi,
a sama walka wyglądała ok, była w miarę ok. Montesfort zakończył ten pojedynek po Frog Splashu, zmieniając kierunek lotu w powietrzu, przypinając Angela Garzę i ten pojedynek wygrało właśnie Street Profits. Myślę, że walka ich na SummerSlam to tylko formalność i zobaczymy ich walkę o Tag Team Championship na SummerSlam właśnie pomiędzy Teamem Zeliny Vegi kontra Street Profits. Tak więc to tyle o tej walce. Kolejnym wydarzeniem na Raw było pojawienie się Women's Tag Team Championships, Sasha Banks i Bayley. Przybyły one na Raw po kontrowersyjnym zakończeniu meczu The Boss z Asuką podczas The Horror Show Match w Extreme Rules, w którym Bayley włożyła koszulkę sędziego i policzyła przypięcie Sasha Banks, gdzie Sasha następnie zdobyła tytuł Raw Women's Championship. Na ekranie pojawiła się Stephanie McMahon, gdzie rozsiała wszelkie wątpliwości i uświadomiła, że zobaczymy ich walkę za tydzień o właśnie Raw Women's Championship między Asuką a Sasha Banks w zamian za rewanż Extreme Rules, aby mieć pewność, że wyłoni ona wyraźnego zwycięzcę, tytuł może zmienić właściciela przez poddanie, odliczenie lub dyskwalifikację, lub na przykład jeśli ktoś nawet przeszkodzi w pojedynku. Po wygłoszeniu tego przez Stephanie McMahon otrzymaliśmy mecz pomiędzy mistrzynią kobiet SmackDown Bayley i Kairi Sane. Bayley myślała, że ma wszystko pod kontrolą przeciwko partnerce Asuki, czyli Kairi Sane, gdy Bayley przechodziła do swojego finishera Bayley to Bayley, Sane wywinęła się i sprytnie przypięła Bayley i zakończyła ten pojedynek wygraną. Następnym wydarzeniem na Raw było wejście McIntyre'a na ring i ogłoszenie, że pokonał Dolpha Ziggler'a na The Horror Show Match na Extreme Rules. Mistrz WWE Drew McIntyre skierował swoją uwagę na SummerSlam, prosząc o godnego przeciwnika. Zamiast tego przybył Dolph Ziggler, prosząc o rewanż. Początkowo mistrz WWE odmówił i uderzył Ziggler'a swoim signaturem, czyli uderzeniem w głowę. Ale kiedy Ziggler powiedział, że pozwoli McIntyre'owi, żeby wybrał stypulację na ten pojedynek, zainteresowanie McIntyre'a wzrosło i mistrz WWE spełnił życzenia Ziggler'a. Oświadczył też, że wybierze ten tryb i powiedział Ziggler'owi też, że wybierze stypulację tuż przed meczem, a ich rewanż odbędzie się za tydzień na Raw. No i ostatnią walką w main evencie Raw była walka pomiędzy Randy Ortonem a Big Showem w niesankcjonowanym meczu. Mecz ten odbyć się miał na Extreme Rules, jednak zapowiedzieli to walkę na Raw. Walka była bardzo dobra z użyciem stołów, krzeseł, finisherów, ale ostatecznie walkę tą wygrał Randy Orton, przypinając Big Showa po RKO. Tak więc to na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja jeszcze raz zapraszam Was do subskrypcji, lajkowania tego filmu. Żegnam się z Wami, Siemka.